sprawdzone informacje i rozmowy na istotne tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Wiktor Świetlik. A wraz ze mną profesor Władimir Ponomariow, rosyjski opozycjonista mieszkający w Polsce, fizyk, ale będziemy rozmawiać nie o fizyce, panie profesorze, tylko o polityce, a nawet geopolityce, chociaż pewnie to i wszystko fizyki czasem dotyczy. W końcu wszystko zależy od fizyki, procesów. No właśnie. I też groźby na końcu są bardzo związane z fizyką, szczególnie jądrową. Panie profesorze, jest ewidentne napięcie w stosunkach między Polską a Ukrainą. Prezydent Zełenski wykonuje rozmaite ruchy, które no jakby pokazują, że nie ma specjalnej ochoty tego sporu zakończyć. One są bardzo nerwowo odbierane w Polsce. Wydaje się, że strona polska też odczuwa bardzo duże rozczarowanie. Nawet chyba widać to też po polskich politykach rządzących. Jak to może być odbierane w Rosji? Proszę pana, no na początku chciałbym mocno stwierdzić, że i uspokoić pana, i uspokoić widzów, słuchaczy, i rozczarować Putina i jego propagandystów. Jedność państw, które tworzy antyputinowską koalicję Zjednoczonych w Rammstein, chyba raczej na pewno nie będzie naruszona. Bo polityka składa się z dwóch części. Poziom polityczny, poziom słów i poziom dzieł, poziom strategii realnej. Strategii. I ja jestem przekonany, że wszystko będzie w porządku, dlatego że wróćmy na początek wojny. NATO i wszystkie kraje europejskie byli absolutnie nieprzygotowane na tą wojnę agresywną, którą ogłosił Władimir Putin. I to potwierdza albo jego podłość, albo jego głupotę. І що то значить, що не були готові? Тож в магазинах були чолги, інші урządzenia мілітарні, але того було мало, і вони знайдувалися не в тим стані, який можна було натихмість використовувати. Але поволі, минув рік, були підняті децизії. Decyzje o uruchomieniu produkcji militarnej. A to już nie żarty. To jest biznes. To jest podstawa dochodów różnych państw. I te przedsiębiorcy, którzy mówili, że zaczną produkcję, oni liczą na to, że to będzie produkcja na dłuższą metę. Czyli mechanizm gospodarczy został tak rozruszany, że nie da się... Nie da się. Zachód nie może tej wojny teraz powiedzieć. Nie może. Nie pomagamy Ukrainie, bo odbije się to za bardzo na jego rozkręconej gospodarce. Ale, a politycy, to zawsze jak z politykami, oni wypowiadają się. I ja bym miał wyrozumiałość. Jedna sprawa, kiedy wojna była na krótką metę, na pół roku, a inna sprawa, kiedy na półtora roku już trwa. Panie profesorze, bo z tego, co pan powiedział, jeżeli spojrzeć na to troszkę inaczej, wynika bardzo ciekawa teza, że w gruncie rzeczy ta wojna służy gospodarczo Zachodowi, a przynajmniej ta gospodarka zachodnia dzisiaj, jeżeli chce się dobrze rozwijać, to musi tej Ukrainie pomagać. Proszę pana, no nie ma co ukrywać. Każda wojna to jest biznes dla niektórych grup biznesowych. I oczywiście ktoś wygrywa. Są beneficjary, a są te, którzy przegrywają. Niestety zawsze przegrywają zwyczajni ludzie. Te ludzie, którzy teraz giną w Ukrainie na 100%, nie są beneficjarami tej wojny. Beneficjentami tej sytuacji. Tak, to prawda. No dobrze, ale beneficjentami też nie są tej awantury Polacy i Ukraińcy. No, szczególnie, że my mamy dużą wymianę społeczną, jest dużo małżeństw dzisiaj już polsko-ukraińskich. Wielu Ukraińców mieszka w Polsce. Z drugiej strony wielu Polaków zastanawia się na
nad tym, żeby w pewnym momencie prowadzić biznes nomen omen na Ukrainie albo tam się znaleźć po wojnie. Czy takie awantury polityków mogą wpływać na to negatywnie? No oczywiście. Każda awantura, jak w rodzinach, zawsze wpływa na klimat psychologiczny wewnątrz tej rodziny. A w tym wypadku Polska i Ukraina są najbliższą rodziną, która walczy z Putinem. Ale i w związku z tym ja właśnie zwracam się i do dziennikarzy, do polityków, żeby mniej gorączki wprowadzali w sprawy, które naprawdę mogą powstawać. Jedna sprawa – krótka wojna. Я знову повертаюся до своєї первотної тези. Крутка війна, то є інші проблеми. Длуга війна, то є інші проблеми. Ми знаємо, що Україна є одним з найбільших доставців живності. Польща ніколи не була ринком збиту продукції рольної української. Але зараз замкнені са дороги транзитові з збожем в дужим стопню або ограничено і іншими продуктами живнощевими. В зв'язку з тим транспортові коридори дає Польща. Ну, а при оказії існує бізнес, який зауважує, що іде товар, який є значно тайніший. No właśnie. I w związku z tym, próbują trochę zagrać na tej sytuacji. Tym bardziej, panie profesorze, to nie jest do końca biznes, bo jeżeli towar tranzytowy, to z czym mieliśmy do czynienia między innymi, jeżeli towar tranzytowy, który ma iść przez Polskę z Ukrainy na zachód, a czasem nawet dalej z tego zachodu, jakoś nagle znajduje się na polskim rynku, to już nie jest biznes, tylko przestępczość. Zgadzam się. I tu właśnie potrzebne organy państwowe pilnować tą sprawę. My codziennie obserwujemy, jak są naruszone sankcje przeciw Rosji. Rosja niestety handluje ropą. Але в тим випадку не безпосередньо з Заходом, а попрез хіндусів, наприклад. No właśnie, Rosja ma rozwinięte, tak naprawdę my sobie wyobrażamy, że sankcje w jakiś sposób blokują Rosję, ale Rosja ma rozwinięte ogromne linki, drogi dostaw z Chinami, z Indiami, ze światem dużo potężniejszym w gruncie rzeczy dzisiaj gospodarczo niż Unia Europejska, jeżeli go zliczyć. No, nie można powiedzieć, że znacznie mocniejszym, ale bardziej... O większym potencjale gospodarczym na chwilę, obecną. Na chwilę obecną to jest bardzo szybko rozwijający kraj. Rosjanie uczestniczą w gigantycznych inwestycjach w Indonezji, która buduje nową stolicę. No to tak, tak jest. Mhm. No i świat nie ograniczy się tylko do naszej europejskiej cywilizacji. On niestety jest szerszy. I w związku z tym mogą powstawać problemy. I w związku z tym nie trzeba dużo krzyczeć na ten temat, a trzeba więcej pracować, znajdować środki, żeby postawić bariery na przestępczości gospodarczej. A ta awantura, do której doszło ostatnio, no i takie odwrócenie się, można powiedzieć, być może to jest przedwyborcze, być może chwilowe, ale ewidentne odwrócenie się prezydenta Zełenskiego od Polski, jak symboliczne przynajmniej, jak to może być odczytywane w Rosji przez propagandę rosyjską? Proszę pana, Росія, як і інші краї, які є по іншій стороні, ніж наш світ, вони, очевидно, використовують кожен блонд, кожну емоцію, пробують впровадити розлум в антипутіновській коаліції. Але to jest słowa. To jest słowa i te słowa przede wszystkim działają na wewnątrz Rosji.
не на зевнутш, а вевнутш Руси, на росіян, которых Путін старащий приконать, же ля до хвілі і та єднощ скончиться. Але я пробував витлумачити на самому початку, же єднак, то есть долго тривала и долго фальова политика краев вспольноты европейской. Ale teraz mi chodzi już nie o samą prawdziwość tej tezy, którą Rosjanie będą stawiać, że tutaj doszło do jakiegoś konfliktu i wszyscy się skłócili, chociaż nie ukrywajmy się, problem mamy, ale do tego, jak to może odgrywać jaką rolę wewnątrz Rosji dla Putina. Czy dla Putina w ogóle ważne jest jeszcze poparcie ze strony takich zwykłych Rosjan? Czy on ich po prostu każe zapakować do tych tam eszelonów, wysłać na wojnę i tyle? Proszę pana, gdyby była wojna trwała krótko, to na pewno były nieważne. Ale ponieważ wojna, nie widzimy końca tej wojny. Zbyt długo to trwa i nie wiadomo, jakie, to znaczy wiadomo, że różnorodne procesy idą wewnątrz Rosji. Nie, tam jak byli ludzie, którzy nie popierali i nie popierają Putina, oni teraz nie mają głosu, ale w każdej chwili, jak zacznie się zmiana sytuacji, to oni mogą zacząć walczyć albo występować przeciw Putinowi. W związku z tym dla niego to jest ważne, żeby jak najmniej ludzi mieli chęć występowania przeciw jego reżimowi. A pan ma kontakt z Rosjanami mieszkającymi w Rosji, innymi naukowcami, swoimi znajomymi dzisiaj? Часу от часу. То ciężko jest, dlatego, że reprezentuję tu organizację polityczną, która jest niepożądana na terenie Rosji. W związku z tym każdy kontakt z członkami tej organizacji jest bardzo niebezpieczny, ryzykowny dla ludzi. A taki kontakt na zasadzie taki, co słychać i tak dalej, nawet to może rodzić zagrożenie dla pana kolegi fizyka na przykład z Rosji? No, trzeba powiedzieć, że tak mocnego, totalitarnego, de facto totalitarnego reżimu świat nigdy nie widział. Putin jednak stworzył tą armię, nacjonalną gwardię, gwardię narodową, to jest prawie 400 tysięcy ludzi uzbrojonych, które walczy wewnątrz Rosji. W związku z tym on doprowadził do tego, że większość narodu rosyjskiego, znaczy raczej Rosjan, ja bym nie powiedział naród, ale Rosjan, просто мільче. Але то вцелі не означає, що вони попирають Путіна. Так, як з гарнким, в якому пажеться вода. На початку звіншуючи температуру, але в тим моменті, як, то я вже як фізик мовлю, повстаю ощродки центра паження тієї води, то натихмест зачина ще той процес в тим гарнку. В зв'язку з тим Путін є заінтересований, щоб якнайдлужий температура була висока, але пожені ще не наступило. Czyli Putin jest zakładnikiem wojny trochę. Jeżeli, oczywiście. Jeżeli wojna by się skończyła, ludzie mogliby się do niego zniechęcić. Jeżeli i to jest problem, że jeżeli on nie udowodni, nie pokaże ludziom wewnątrz Rosji, różnym warstwom, w różny sposób, że on wygrał, to sądzę, że w tym momencie, jak wojna zatrzyma się, on będzie, z nim będzie skończona. Będzie po Putinie. A panie profesorze, jak to jest, czy jak Putin ma aparat bezpieczeństwa, ma armię, no, mieliśmy bunt Prigożyna, który wiadomo, jak się skończył. Już nie ma pana Prigożyna między nami na tym świecie. Czy w gruncie rzeczy może być tak, że on będzie miał nawet w pewnym momencie większość Rosjan przeciwko sobie, a pomimo tego będzie sprawował władzę? No dzisiaj w ten sposób sprawuje władzę Łukaszenko. W latach 80. w ten sposób sprawował władzę generał Jaruzelski w Polsce. Proszę pana, ważne nie tylko, żeby ludzie byli przeciw, ale ważne, żeby istnieli siły
polityczny, który mogą skupić wokół siebie tych ludzi, którzy teraz milczą. Teraz idą obchody bardzo znanej organizacji Komitet Obrony Robotniczej, KOR. No tak. 36 osób. Mhm. 36 osób okazali się w stanie skupić wokół siebie społeczeństwo polskie i wygrać walkę przeciw reżimu komunistycznemu. I to, co teraz robi opozycja rosyjska, która ma kwaterę główną tu w Polsce, oni właśnie idą w ślad tego koru. Ale jakby się robotnicy nie wkurzyli podwyżkami w pewnym momencie, to ci z koru by sobie do dzisiaj mogli rozmawiać. Zgadzam się. Ja akurat w tych czasach byłem w Polsce w 80 roku i na moich oczach to wszystko było. Ale proszę pana, oczywiście to jest najłatwiejszy sposób budzić społeczeństwo. Podwyżki, kieszeń, znaczy Łatwiej jest zrozumiała niż inne czynniki. Ale jak ludzie giną w walce, to też jest czynnik przeciw. No a pan ma utrudniony kontakt ze swoim krajem, ale jakieś przesłuchy, jakieś tam rozmowy prowadzicie, czasami z kimś pan rozmawia. Jak Rosjanie odbierają to, no, że jednak bardzo dużo ludzi już zginęło na froncie. To już nie jest tak jak w Czeczeniu, a bardziej jak w Afganistanie, a nawet bardziej. Proszę pana, na razie, ja nie chcę kłamać, na razie w takich badaniach opinii publicznej, w takich rozmowach, kiedy ludzie obawiają się mówić, boją się podsłuchów, boją się prowokacji, tego nie widać. Ale jest czynnik absolutnie obiektywny. Co miesiąc zwiększa się ilość sabotaży, dywersji w Rosji. I to jest dużo? Zwiększa się o 10-15-20% co miesiąc. Okay. Na razie tego jeszcze mało. Mhm. Na razie głównym czynnikiem jest walka Ukrainy zbrojna przeciw Putinu. Ale my widzimy, że drony latają i te drony nie tylko lecą z Ukrainy, ale sterowanie ich idzie wewnątrz Rosji. Na kolejach bez przerwy my słyszymy o dywersjach i tak dalej, i tak dalej. Jednak to zwiększa się. I czym więcej czasu będzie trwać ta wojna, czym więcej będzie jedność krajów Rammstein, przede wszystkim Polski, bo jest najbliżej i najbardziej rozumie, co dzieje się na wschodzie. Wsparte Stanami Zjednoczonymi, innymi krajami Europy. To daje możliwość zwalczyć i zacząć proces zmian w Rosji. A jak pan postrzega postać Nawalnego? On budzi w Polsce dwojakie, bym powiedział, interpretacje. Można powiedzieć, że przeciwstawne. Z jednej strony jest przedstawiany jako przeciwnik Putina, który został uwięziony przez Putina. No, z drugiej strony bardzo często wyciągane są jego wypowiedzi, które są wypowiedziami takimi nacjonalistycznymi właściwie, a równocześnie budzi taką wątpliwość to, że wielu jego... pan się znajduje w Polsce, nie wiadomo, co by było, gdyby pan był w Rosji na wolności, na pewno by pan nie był, a być może byłoby dużo gorzej. Wielu przeciwników Putina po prostu zostało zamordowanych. Nawalny siedzi w więzieniu i jeszcze jakoś tam czasami komunikuje się ze światem. Jak postrzegać jego postać? Proszę pana, dokładnie tak jak pan. Z jednej strony oczywiście jest zdecydowanym przeciwnikiem Putina. To jest pierwsza sprawa. Pan podkreślił jego nacjonalistyczne dążenie, szczególnie na samym początku jego politycznej działalności. A dla mnie jest ważniejsza inna sprawa, że on organizuje cały zespół swoich zwolenników jako wódz. Co jest najgorsze teraz w Rosji? Że instytuty, które powodują autokratyzm, а далі тоталітаризм,
stworzony wewnątrz Rosji. I te same metody stosuje Nawalny wśród swoich zwolenników. W związku z tym trochę obawiam się. Tym bardziej, że on nie chce i jego zwolennicy nie chcą iść na koordynację swoich wysiłków z pozostałą opozycją rosyjską. Panie profesorze, pan jest zagorzałym demokratą rosyjskim, ale patrząc historycznie, w Rosji demokratą nigdy nie było lekko. Może Nawalny rozumie po prostu to, że Rosja nie za bardzo chce ustroju demokratycznego. Proszę pana, ja powiem tak. Z początku Lenin, Trocki, potem Stalin, potem Chruszczow, potem Breżniew, druga wojna światowa. Pan może sobie wyobrazić, że 30% kraju, народу російського в тем чи в інний спосіб були доткнені терором сталіновським. Коло 60 мільйонів людей згинело в часі війни, Другої війни світової. То є ольбжимя ілюсть. І, очевидно, без впливу на обецних жіонцих, жіонці сполоченства, то не могло не меч впливу. Але ponieważ istnieje ta opozycja rosyjska, co by my nie mówili, słaba, nie słaba, ale jeżeli będzie miała poparcie Polski, innych krajów Europy Wschodniej, Stanów Zjednoczonych, to będzie, będzie mocniejsza. I ona naprawdę jest po stronie demokracji, wolności i dobrego sąsiedztwa z innymi krajami. A odczuwacie, że dostateczną pomoc dzisiaj ze strony Polski czy innych krajów, no przede wszystkim Polski, jako rosyjscy opozycjoniści, demokraci? Ja odczuwam życzliwość, sympatię na 100%. І зі сторони всіх сил політичних, головних політичних сил в Польщі. Але помоці є праві женем. Так направда. І час найвищий, як скончаться вибори в Польщі, почнемо нові висілки і нове порозуміння з новим укладом політичним в Польщі. А як буде той сам? Zobaczymy. Dwa tygodnie pozostało. Panie profesorze, o jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać. No bo w Polsce wiadomo, że było, mieszkało nie tak wielu jak Ukraińców, ale wielu Rosjan. I właściwie nawet tutaj w tej okolicy, na Gocławie, Grochowie, Saskiej Kępie, gdzie teraz rozmawiamy. I właściwie dzisiaj ich nie widać. No wiadomo, że wielu Rosjan wyjechało, ale wielu Rosjan też mieszka nadal w Polsce. Jak oni się czują jako, mieszkańcy takiego kraju, z którym właściwie Rosja nie toczy wojny, no ale relacje są wiadomo jakie. Na 100% jestem przekonany, że to, co często, szczególnie w Rosji, ale не тільки в Росії, часами мовляться, навіть вендонж польський, о тим, що є русофобія, то значить нехать до росіян, я того не підтверджую в жодному випадку. Я того ніколи не зауважив. Це венці, це росіяни, які приїжджають на ті конгреси депутованих людових, які по раз перші спотикаються з Польською. Вони мовляться, що вони не хочуть виїжджати з Польщі. Вони хочуть позостати в Польщі. І то є зв'язано з двома чинниками. З однієї сторони – нема русофобії, а з іншої сторони – пінкний край, комфортовий для життя людей. То є дуже, дуже залети польські. Поляки є толеранційними людьми? Так. Моїм зданням, я можу, може, на закінчення, один випадок, русофобський приточити для панства. Кедись хотіли замовити столик в одній з найбільших ресторацій в Польщі. Мені питають, яке моє назвисько. Я мовлю, ну, назвисько не буду давати, повім, що Владимир. Вони мовлять, ну так, Владимир, а може, як перша літера. Я мовлю, П. Ха-х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 а-
Śmiech, ale nie wygląda pan. Śmiech w słuchawkę. I mówią, proszę pana, niech pan będzie Szewczenko. Bo ja od tego czasu przychodzę do tej restauracji, oni już śmieją się, mówią Szewczenko. To jest największa rusofobska akcja przeciw mnie. Dziękuję panie profesorze serdecznie za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, a z nami już wkrótce będzie europoseł Bohdan Rzońca, z którym będziemy rozmawiać o głośnym filmie Agnieszki Holland i o tym, czy PiS nie przesadził z reakcją na ten krytycznie przeze mnie przyjmowany, także nie ukrywam tego, film. A potem będę rozmawiał z pisarką Dagmarą Leszkowicz o ciekawym konkursie, w którym wzięła udział i którego również ja mam przyjemność być jednym z ambasadorów, polegającym na tym, żeby zachęcić Państwa do tego, żebyście pisali biografię swoich bliskich. Także bardzo proszę o zostanie z nami. Bohdan Rzońca, europoseł PiS, i będziemy rozmawiać o rzeczach krajowych i międzynarodowych, bo one się całkowicie nam pomieszały w ciągu ostatniego tygodnia. Już nie wiadomo, co jest krajowe, co jest międzynarodowe. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam Państwa. Wszystko jest światowe. No, żyjemy w globalnej wiosce i jak pan sądzi, czy zielona granica Agnieszki Holland, bo może chciałbym zacząć od tego wątku i od tego, co się działo właściwie już samym filmem, a nie od samego filmu, czy zielona granica sprawi, że globalna wioska będzie gorzej nas postrzegać? No taki był zamiar zapewne niechlubnej reżyserki. No myślę, że jednak nie. No, roztropni ludzie wiedzą, co to jest bezpieczeństwo. Normalni ludzie wiedzą, że służby państwowe w wypadku narażenia tego bezpieczeństwa powinny działać i to robi Straż Graniczna. Pani Agnieszka Holland natomiast zrobiła film, który zmobilizował Polskę Wschodnią, zmobilizował służby mundurowe, zmobilizował wszystkich tych, którzy mało polityką się interesują, bo przecież tacy ludzie też są, ale interesują się na przykład własnym dobytkiem, własną rodziną, własnym majątkiem, więc można powiedzieć thank you, madam Holland. Jest, zamiar był no, bardzo paskudny. Wynik dla Zjednoczonej Prawicy dzięki temu filmowi będzie lepszy. Cieszycie się w PiS-ie po cichu z tego filmu? To nie to, że się cieszymy, bo nigdy się nie cieszymy, jeśli ktoś atakuje Polskę, jeśli ktoś głupio pokazuje polskie służby mundurowe, jeśli ktoś kpi ze służb państwowych, a do tego po prostu kłamie. A ten film jest cały zakłamany od początku do końca, nieprawdziwy. No i my się z tego nie cieszymy. Natomiast no, wystawili się do wiatru i aktorzy, i reżyserka. Ten film nie cieszy się żadną popularnością i nie będzie się cieszył, bo każdemu drogie jest bezpieczeństwo i każdy jak trwoga to albo dzwoni po policję, albo po Straż Graniczną, albo po wojsko i po prostu tak mieszkamy, tak żyjemy na całym świecie. Więc pani Holland po prostu przestrzeliła się, no ale to jej sprawa. Ci, co dali pieniądze, będą po prostu gorzko tego żałowali, zwrotu nie będzie. Ale po prostu reżyserka zadeklarowana po jednej stronie politycznej, wiadomo po której, antypiz, antyprawica, antypolska, no po prostu zrobiła filmik, który po prostu szkodzi Polsce, taki był zamiar, ale nie będzie długo szkodził, bo normalni ludzie po prostu chcą żyć w bezpiecznym kraju, z silną Strażą Graniczną, z silną władzą na bezpiecznych granicach. Panie pośle, pan powiedział, że film nie cieszy się popularnością, ale ja bym trochę z tym polemizował. Jednak wokoło żadnego polskiego filmu nie było tyle hałasu od dość dawna. Rzeczywiście sale kinowe nie są bardzo pełne, ale to też nieprawda, że są puste. Sam byłem tego świadkiem, gdzie tam ta sala była w 2/3 pełna mniej więcej, więc to jest niezły wynik jak na polski film. Natomiast chcę zapytać o inną rzecz. Nie ma pan wrażenia, że sposób reakcji bardzo mocny Prawa i Sprawiedliwości, gdzie głos zabrali i prezes Kaczyński, i prezydent Andrzej Duda, czy sposób reakcji całej prawicy, że był mocno przesadny i w sumie pomógł Agnieszce Holland w promocji jej filmu? Myślę, że nasza reakcja naszych władz była normalna. Myśmy nie reagowali na poszczególne sekwencje w filmie, tylko myśmy reagowali na cały obraz jako i całe przesłanie.
A przesłanie no, było takie, że polskim służbom granicznym nie wolno bronić granicy, że bezpieczeństwo Polski jest mało istotne. Pani Holland pomija zupełnie kwestię tego, jaką rolę na tym pograniczu polsko-białoruskim odegrał Łukaszenka i Putin. I to jest straszne. To jest, można powiedzieć, tu się bardzo pomyliła reżyserka, dlatego że całe te, wszystkie te zdarzenia na pograniczu polsko-białoruskim to wojna hybrydowa i to sposób, powiedzmy, zakłócania porządku. Tak Putin myślał, myśli i tak będzie myślał. Pomaga mu w tym Łukaszenko, no ale my po prostu musimy bronić tej granicy, więc czy nie był to darmowy hałas z naszej strony, czy ze strony prezydenta, to było nazwanie rzeczy po imieniu, a najlepiej to zrobił Związek Zawodowy Straży Granicznej. Nie będę cytował. No dobra, ale panie pośle, bo ja widziałem ten film, wcześniej się na jego temat wypowiadałem, obserwowałem uważnie kampanię promocyjną tego filmu, jestem bardzo krytyczny wobec niego, manipulacje rzucają się wręcz w oczy, no ale nie zmienia to faktu, że to jest film, no artyści mają prawo coś tam opowiadać, nawet brać jakąś stronę polityczną w sporze. Czy prezydent mówiąc, że tylko świnie siedzą w kinie i tak dalej, no czy po prostu PiS się nie zagalopował w tej sprawie i tak naprawdę po pierwsze nie zrobił niewłaściwie nawet z perspektywy no, takiej funkcjonowania jakiegoś tam dzieła w obszarze kultury, a po drugie czy nie spowodował, że teraz cały ten elektorat Koalicji Obywatelskiej, Lewicy zacznie się gromadzić wokoło tego filmu, co zresztą widać po takiej liberalnej publicystyce. Michał Szułdrzyński, Tomasz Czelikowski, czyli ci publicyści, którzy no bliscy są zapewne politycznie, czy jeżeli chodzi o ich wybory dzisiejszej Koalicji Obywatelskiej, bardzo mocno bronią tego filmu. Nie jestem przekonany, czy robiliby tego bez tego wzmożenia ze strony pana prezydenta, czy Jarosława Kaczyńskiego. Zacznijmy od tego, że do kina poszli w tej chwili no, ci, którzy chodzą na te wiece tych wszystkich kodziarzy. Oni poszli tam na ten film. Pewnie każdy ma swoją ocenę tego filmu i do tego ma prawo. Natomiast ja mam prawo jako polityk wybrany przez ludzi też mówić o tym, że po prostu film jest zakłamany i nieprawdziwy. Co do skali, powiedzmy, tej krytyki ze strony władz, to tutaj nie mam wątpliwości, że, jak powiedziałem, rzeczy trzeba nazwać po imieniu, że jesteśmy ciągle w fazie wojennej, że nie wiadomo, co zadzieje się na Ukrainie dziś, jutro, pojutrze. W tamtym tygodniu bomby spadły na Lwów. Nie wiadomo, czy nie trzeba będzie nawet wzmocnić właśnie tych wysiłków Straży Granicznej. I tutaj powiem Państwu coś, czego, o czym się w Polsce nie mówi. Otóż jest taka organizacja unijna jak Frontex, która jest finansowana z budżetu Unii Europejskiej i nikt nie chciał umniejszać środków na Frontex po to, żeby bronić, żeby Frontex bronił granic Unii Europejskiej. Jeśli więc idzie taka akcja podważania sensu obrony granic państwa polskiego przez Straż Graniczną, jeśli idzie taka akcja, nazwijmy to elit, które same sobie śpiewają, same sobie klaszczą, no to jest to po prostu rozmijanie się z rzeczywistą prawdą, jaka jest, że trwa wojna, że nie wiadomo, co ten Łukaszenka zrobi i nie wiadomo, co Putin chce zrobić. I my musimy być wyczuleni właśnie dzisiaj, w szczególności na to, żeby młodzi ludzie mogli iść służyć w wojsku, żeby byli chętni do obrony państwa polskiego, do obrony Polaków, rodzin, do obrony Polski Wschodniej, a nie kpić z tego. I ja mam prawo to mówić, że ten film właśnie jest taką kpiną o obronie bezpieczeństwa. To ja, no dobrze, jak ktoś mieszka w Stanach Zjednoczonych, może mieszka gdzieś tam w Pradze, to sobie może z tego kpić, tak, dla siebie prywatnie. Ale mnie wcale nie jest do śmiechu, jak słyszę od swoich kolegów posłów z Polski Wschodniej, że tam jest naprawdę niebezpieczne, że nie wiadomo, kto przekroczy tą granicę, czy kto czymś rzuci w któryś dom, albo w któryś samochód, albo w którejś przedszkole. I z tego należy kpić? No chyba nie. No dobra, panie pośle, a czy nie lepiej opowiedzieć o tym, też po części o czym pan opowiedział, tłumaczyć, że ci strażnicy graniczni się narażają, że powinniśmy być im wdzięczni, że powinniśmy cały czas obserwować tą sytuację, zastanawiać się, wykonywać ruchy wyprzedzające, bo tak naprawdę jeżeli nie przewidzimy, co przeciwnik zrobi, to przecież tą granicę może przekroczyć nie tylko nieszczęśliwa rodzina o humanistycznych i humanitarnych przekonaniach,
jak w filmie Agnieszki Holland, ale równie dobrze może ją przekroczyć samobójca, terrorysta albo jakiś białoruski dywersant. Natomiast czy nie lepiej byłoby o tym wszystkim opowiedzieć, zamiast toczyć wojnę przez już dobrych wiele dni z jednym filmem i z jedną reżyser, jakkolwiek krytycznie bym jej nie oceniał. No swoją drogą też odbieracie, panowie politycy, też chleb nam, publicystom i dziennikarzom. To mnie szczególnie oburza. Damy radę. Natomiast wy macie, panowie, dużo większy... Na szczęście jeszcze jakoś jakością, mam nadzieję, że ja się bronię. Więc myślę, że tak. A po drugie, no to macie jednak swoje możliwości. To zresztą różnie wychodzi, ale też nikt wam nie odbiera tych praw w Polsce do prezentowania waszych poglądów. Natomiast mnie bulwersuje ta rzecz od lat, która jest, że no, polska kinematografia albo polscy reżyserzy, robiąc czasem bardzo dobre filmy, no, od czasu do czasu robią po prostu paszkwile na Polskę. No, film Pokłosie atakujący Armię Krajową albo pokazujący ją w bardzo złym świetle, no to są jednak, i ten film, no to jest jednak jakiś gen targowiczy, jakiś zagnieżdżony w niektórych twórcach filmowych, którzy po prostu na nieprawdzie, na obudzie chcą robić filmy i na tym zarabiać. Moim obowiązkiem jest jako tego, który został gdzieś wybrany do czegoś, żeby zwracać uwagę na takie rzeczy. Ja nie chcę filmów, które by pisały laurki dla państwa polskiego. Nie. Ale jest wiele tematów, o których możemy mówić. Na przykład, dlaczego nie powstał film o Polakach, którzy, o Polkach, Polakach, którzy, i to nie mówię, z lewej, z prawej strony, którzy przyjmowali Ukraińców. Miliony Ukraińców, matek i dzieci. Dlaczego nie pokazuje się filmu, jak przyjmowaliśmy Czeczenów, którzy uciekali, Gruzinów, którzy znaleźli się w Polsce. Jak oni się ładnie, że tak powiem, tutaj wpisali, niektórzy z nich, czy większość z nich, w polski system, powiedzmy, gospodarczy. To trzeba też pokazać, że na pograniczu da się żyć, że na pograniczu może być bezpiecznie i że Polska przede wszystkim jest otwartym krajem, bo jest tyle przejść granicznych. Na Białorusi mamy 13 przejść granicznych. To i każdy, kto, komu dzieje się krzywda na świecie, może przyjechać do Polski i zdobyć schronienie. Natomiast atakowanie fundamentów jest nie na miejscu. No ale panie pośle, momencik. A kto od 8 lat jest i ma pod kontrolą Ministerstwo Kultury, TVP, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Polski Państwowy Instytut Sztuki Filmowej i tak dalej, i tak dalej. No to może skoro pytać się, dlaczego takie filmy nie powstały, to trzeba, no to nie prywatnie pana, bo pan się jakby, no nie jest pan, nie wiem, szefem PiS-u, ale może zbiorowo PiS powinien spojrzeć w lustro i pomyśleć, myśmy tą kulturę zawalili. Te nasze produkcje były średnie, powstało dużo, na których po prostu ktoś się, że tak powiem, brzydko skeszował i zrobił coś średniego, a z drugiej strony jest Agnieszka Holland, która nie przepada chyba za Polską, jest pełna fobii, popiera jednostajnie czy jednolicie naszych przeciwników, ale równocześnie jest zdolna i z perspektywy ich robi dobrą, profesjonalną robotę, a nasi robią chałturę i nikt o tą kulturę porządnie nie zadbał. Nie ma pan takiego wrażenia? Wie pan, nie jestem jakimś wielkim znawcą, powiedzmy, polskich filmowców i reżyserów, i aktorów. Mam takie oceny, pewnie jak przeciętny Polak, więc ten film po prostu jest słaby i niedobry. Było też kilka innych filmów niedobrych, ale proszę też zwrócić uwagę, że pani reżyserka porusza temat bardzo świeży i właściwie tak na tyle drażliwy, że to wszystko, o czym ona mówi na filmie, to się dzieje, bo skąd pan wie, że w tej chwili na granicy z Białorusią ktoś nie rzuca butelkami z benzyną albo ktoś nie przychodzi po prostu w sposób nieformalny do Polski, zagraża bezpieczeństwu dzieciom, młodzieży, ludziom, którzy pracują na roli i tak dalej, i tak dalej. Więc ten film jest drażliwy i ja bym bardzo był przeciwny, żeby dzisiaj już Polski Instytut Sztuki Filmowej finansował film pokazujący, jak dzielni są polscy strażacy. Nie, ale też nie pozwolę na to, czy nie chcę pozwolić na to, to mi się nie podoba, że powstaje paszkwil na polską straż graniczną. To wszystko niech się odłoży, zostawmy to historykom, oni to ocenią, zostawmy to artystom, oni też potrafią i znaleźć
tym, co się dzieje na pograniczu polsko-białoruskim, bardzo pozytywne fakty, a może też znajdą jakieś negatywne, bo przecież jesteśmy tylko ludźmi, no ale niech to będzie bardziej zobiektywizowane, a nie takie na zamówienie tuż przed wyborami, prawda, bo był ten pęd, żeby jak najszybciej ten film pokazać, no ale nawet i posłowie innej opcji politycznej niż Prawo i Sprawiedliwość też powiedzieli, że to jest to po prostu niedźwiedzia przysługa ten film dzisiaj dla nich, bo też im się nie podoba, więc na chłodno lepiej analizować sytuację polityczną, a tak poważna sprawa jak bezpieczeństwo nie może być przedmiotem zamówień ministra kultury, który powie reżyserowi, zrób film jak są dzielni nasi, prawda, pograniczniczy, bo to by było dopiero, to by było dopiero draństwo. Dziś mamy inne zadanie, obronić Polskę, trzymać Polskę w bezpieczeństwie, Polskę i Polaków i obywateli innych krajów, którzy do nas przyjeżdżają. Jak trzeba, to mamy obowiązek pomagać, tak jak pomagamy Ukraińcom, czy pomogliśmy Czeczenom, a nie, niekoniecznie robić w tej chwili filmy o tym, jak jesteśmy świetni. Natomiast zrobiliśmy jako bardzo dużo w ciągu 8 lat, bo pan poruszył ten wątek. Proszę zwrócić uwagę, ile dobrych rzeczy zrobił Instytut Pamięci Narodowej, który zresztą Donald Tusk chce likwidować ze swoją ekipą. Zrobiliśmy bardzo historycznie dużo, dobrą kwerendę z różnych sytuacji. Mnie się na przykład podoba ten dokumentalny film Reset, gdzie pokazywane są dokumenty i właśnie patrzę na te dokumenty, co się działo w przeszłości w naszym państwie, więc trochę się jednak dobrego też dzieje. Panie pośle, film wpisuje się w sposób jednoznaczny w kampanię wyborczą. No, kto tego nie widzi, ten jest ślepy. Zapewne będzie wykorzystywane przez obydwie strony, tak jak pan wspomniał, dziękując madam Holland, on będzie wykorzystywany przez PiS, ale też coraz bardziej zaczyna się obudowywać wokół niego opozycja, widząc, że no nie jest w stanie ucieknąć od tematu. I wydaje się, że ten marsz Platformy Obywatelskiej 1 października będzie takim marszem, którego hasłem, spoiwem będzie hasło przemocy, że PiS stosuje jakiegoś rodzaju przemoc i Platforma Obywatelska będzie i jej tam rozmaici akolici na tym marszu będą przeciwko tej przemocy protestować. Czy macie już jakiś pomysł, czy ma pan jakiś pomysł, jak na to odpowiedzieć i co zrobić, żeby ten przekaz się nie przyjął? No oczywiście każda grupa polityczna będzie różne rzeczy jeszcze robiła przed wyborami, a to jest najlepszy dowód na to, że żyjemy w demokratycznym kraju i każdy może manifestować, maszerować, o ile to wszystko, co robi, jest zgodne z konstytucją, nie narusza jakichś tam praw, także i osób fizycznych. Więc myślę, że po prostu ten marsz jest taką propagandową tubą, ale on nie zagraża. Ja bym się nie bał, że on zagraża demokracji w Polsce, bo i tak ludzi normalnie myślących jest dużo więcej niż będzie na tym marszu. Donald Tusk będzie zbierał, będzie prosił, żeby było jak najwięcej. Już słyszymy, że Trzecia Droga tam nie chce iść, że Lewica stawia jakieś warunki. No pozbiera trochę tych ludzi, nie wiem, może z zagranicy jakieś pociągi przyjadą wesprzeć Donalda Tuska, no bo on lubi tą ulicę i zagranicę, więc może tam jakieś akcje będą tego typu, ale to moim zdaniem jest oczywiście tylko jeden z elementów wyborów. My odpowiemy na to jako Prawo i Sprawiedliwość konwencją programową. Będziemy w bardzo ważnym miejscu w Polsce i powiemy, co my naprawdę robimy i co myślimy o tej propagandzie Donalda Tuska, który już nic nie pamięta z tego, co zrobił, jak rządził. Nic, kompletnie. Nawet wypiera się, prawda, że czegoś tam nie mówił, że czegoś nie podejmował decyzji. No a Polskie Stronnictwo Ludowe, które dzisiaj poszło w inną stronę, wstydzi się tej koalicji, widocznie już bardzo mocno z Platformą Obywatelską, więc nazwało się Trzecią Drogą. No też trochę bez programu, powiemy sobie szczerze, i bez jakichś wielkich szans walczą o życie, żeby próg przekroczyć. Więc niech to się dzieje. PiS odpowie bardzo merytorycznie, tak jak odpowiadamy codziennie, co robimy, komu pomagamy, co jest dla nas najważniejsze. I ta nasza opowieść będzie do ciszy wyborczej bardzo jednoznaczna, więc nie obawiamy się żadnych jakichś tam działań przeciwników politycznych, bo konkurencja dobrze robi zawsze. 15 października sprawdzimy, komu udało się lepiej to wszystko opowiedzieć. Dziękuję bardzo serdecznie. Moim gościem był europoseł Bogdan Rzońca. Dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. A moim kolejnym gościem jest Dagmara Leszkowicz-Zaluska,
pisarka i dziennikarka. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, Dagmara. Napisałaś książkę Dziewczyna z kamienicy, o której kiedyś tu mówiłem, więc nie będę robił drugi raz kryptoreklamy, ale chciałem się ciebie zapytać o kolejną część tej powieści, ponieważ już kiedyś rozmawialiśmy o tym, że ona w ogóle powstał ten cykl. Saga, dla przypomnienia, poświęcona no, przede wszystkim kobietom, chociaż obruszasz się, jak mówisz, że to babska literatura, kobietom w czasach ważnych dla Polski historycznie, bo w okresie rodzenia się polskiej niepodległości i później w okresie przedwojennym przygotowujesz trzecią część. Tak, przygotowuję trzecią część, ale tak naprawdę ja piszę jednocześnie dwie książki. Mhm. Trzecia część, Dziewczyny z kamienicy. Jedną ręką, drugą. Tak jest, tak jest i są oburęczne. Mhm. Trzecia część Dziewczyny z kamienicy ma ukazać się w wiosną przyszłego roku, natomiast wcześniej ma ukazać się książka, która traktuje o losach Polaków w latach 40. tuż po wojnie. Czyli bardzo przykry, bardzo smutny i mało opisany okres w literaturze, czyli okres stalinowski. Ja chciałem, nie będę nawiązywał, bo jak jesteśmy przy okresie stalinowskim, to aż się prosi, żeby wrócić do poprzednich rozmów i tych, które wszędzie toczymy, ale ważne są w tych rozmowach bardzo i to wyszło przy okazji i także sporów o twórczość Agnieszki Holland i przy okazji innych sporów, które się dzisiaj toczą, bardzo mocno znowu zaczynają odgrywać istotną rolę biografię. Mhm. To, co się wydawało, że kiedyś mówiono, że w ogóle nie wolno mówić, że niedaleko pada jabłoni, ludzie nie odpowiadają za swoich rodziców i w ogóle, a te wszystkie drzewa genealogiczne to są tylko dla jakichś starych pryków i arystokratów. No ale nagle się po pierwsze Polacy tym zaczęli interesować, po drugie wiem, że w twoich książkach istotna jest bezpośrednio twoja historia rodzinna. Tak, zdecydowanie. I wracając do Dziewczyny z kamienicy, w momencie, kiedy miałam propozycję napisania sagi historycznej, powiedzmy luźno opartą o historię mojej rodziny, to tak naprawdę łatwiejszą byłaby historia, która jest związana z historią mojej mamy, rodziny mojej mamy, tak? I taka bardziej oczywista. AK, tutaj ucieczki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wybrałam sobie tutaj, w tym przypadku akurat, historię mniej oczywistą, bo historię mojej babci, która wywodzi się z rodziny swojej praprababci, która była najlepszą prasowaczką w powiecie. Interesujące? No, jeżeli 300 stron o samym prasowaniu, to byłoby trochę nudne poza osobami, które są bardzo mocno zainteresowane. Ja zdziwiłbyś się akurat, to prasowanie to było... A ty lubisz prasować? Nienawidzę. Nie. Ale to prasowanie akurat zostało... Ale umiesz? Oczywiście. No dobrze. I moim zdaniem mam to w genach. Ale nienawidzisz prasowania, to może przez to. No dobrze, wracam, przepraszam, bo przerwałem. Wracając jakby do tego wątku, tak? Jakby to było mniej oczywisty, bardziej wydawałoby się nudny, natomiast okazało się, że interesują nas historie zwykłych ludzi. Zresztą to jest coś, co ja zawsze powtarzam, jak spotykam się z czytelnikami, że gdybym miała posłuchać historię każdego tutaj zgromadzonego, to na podstawie każdej historii można byłoby napisać jakąś fajną książkę. Czy takie historie rodzinne, już nie chodzi mi o budowanie samych drzew genealogicznych, no ale to też bywa ciekawe, tak. Twoim zdaniem są dostatecznie, funkcjonują w polskiej literaturze, generalnie rzecz biorąc, wśród Polaków? Wiesz co, dopiero teraz zaczyna dziać, powiedzmy tak od kilku lat, natomiast przez długie, długie lata w zasadzie tak naprawdę o tym nie mówiono, tak? Mam nawet takie poczucie, że... To było obciachem, nie? Że takim to było po prostu obciachem, dokładnie. A teraz, jak wejdziesz sobie do jakiejkolwiek księgarni, wejdziesz sobie na dział literatury obyczajowej, to tak naprawdę, no, nie, żeby nie przesadzić, 80% tych książek to jest powiedzmy powieść historyczna, przy czym gros z nich jest oparta na historii osób, które je piszą. Na historii ich albo ich rodzin? Albo ich rodzin. A jakie okresy najbardziej kręcą pisarzy? No teraz w modzie zaczyna być dwudziestolecie międzywojenne, natomiast generalnie przez długie, długie lata to była II wojna światowa. I nadal jest. A wcześniejszy okres? Już... Też zaczyna być interesujący. Koniec XIX wieku, ale to jest z kolei problematyczne o tyle, ponieważ nam, w większości chłopskim dzieciom, ciężko coś wygrzebać. Dokładnie, dokładnie. Poza księgami parafialnymi ewentualnie. Dokładnie, a i te nie wszędzie ocalały. No dobrze, to mówimy o pisarzach, elicie nazwijmy to, kwiecie narodu, ale czytelnicy i sam naród również są zachęcani do tego, żeby grzebać w genealogiach. Na Zachodzie jest to bardziej popularne. Tak.
Tak, zdecydowanie. To jak rozmawiałam z moimi kolegami z redakcji anglojęzycznymi, jak opowiadałam im o pomyśle grzebania w swoich biografiach, to dla nich to jest chleb powszedni. Mhm. Tak? Że oni zresztą szczycą się swoją historią, jakakolwiek by ona nie była. Tak? Mhm. Zawsze jest jakaś ciekawa historia rodzinna do opowiedzenia. Mhm. I to jest fajne. Ja zauważyłem, wyszukując tam rozmaite rzeczy związane z moim nazwiskiem, no tam jest kilka korzeń, kilka rodzin, przepraszam, nie kilka korzeni, o tych korzeniach. Natomiast zauważyłem, że jeżeli chodzi o jakiegokolwiek rodzaju poszukiwania genealogiczne w sieci, to one funkcjonują głównie w internecie, w umownym internecie amerykańskim, tak, gdzie tych świetlików było naprawdę bardzo niewielu w Stanach Zjednoczonych, szczególnie na tle Polski, gdzie też mimo wszystko nie było ich jakoś aż nadto dużo. Byłem bardzo mocno tym zdziwiony, że nie mimo wszystko tam paręnaście czy parędziesiąt tysięcy osób, które się musiały przewinąć o tym nazwisku w ciągu ostatnich 200 lat, a kilkadziesiąt osób w Stanach Zjednoczonych, czy może góra setka, spowodowała dużo większy ruch w sieci. No wiesz, Amerykanie to w ogóle mają bzika na punkcie swojej genealogii i historii. Ja pamiętam taką historię, kiedy byłam na stypendium, poznałam dziewczynę i ona mi powiedziała, przedstawiła się swoje imię i nazwisko i to było jakieś dosyć popularne nazwisko, ale ona mówi, że ale ona jest tego nazwiska od piątego pokolenia. I pamiętam, że to było dawno temu, mi to bardzo zaskoczyło, jakie to ma znaczenie. No ma, dla nich bardzo duże. No dobrze, to teraz przechodzimy do puenty. Puentą jest konkurs. Tak jest. Konkurs, który się nazywa Stąd Jestem. I co trzeba zrobić? Trzeba po prostu wysłać esej, opowiedzieć swoją historię rodzinną, ale nie całą historię rodzinną, tylko jakiś wycinek, fragment fajnej historii rodzinnej, bądź też nagrać wideo, co jest, myślę, że dla współcześnie dla młodych ludzi jest łatwiejsze, i wysłać pod wskazany adres na stronie stądjestem.pl. Na stronie stądjestem.pl możecie Państwo znaleźć szczegóły tego konkursu, o którym rozmawiamy, no i zachęcamy zarówno do brania udziału w tym konkursie, jak już nie zdążycie, to do tego, żeby grzebać w tych własnych genealogiach, bo potem jak będziecie grzebać i dogrzebiecie się czegoś ciekawego w nich, a przede wszystkim na temat historii swoich przodków, to może stwierdzicie, że napiszecie książkę o tym i zostaniecie pisarzami jak Dagmara Leszkowicz. Tak jest, tak jest. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Dagmara. Dzięki.